Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Razem ze mną dzisiaj jest Mike z kanału Jakubowski76. Link do kanału w pierwszej linii opisu. Witaj, Majku. Witam, dzień dobry, wieczór bardzo. Majka zapewne znacie z mojego kanału, bo już parę razy występował. Zachęcam do przejrzenia playlist, a także jego kanału, ale dzisiaj Majka zaprosiłem z bardzo specyficznego powodu. Majk jest moim kolegą, my się znamy, ale ma on również taką cechę, że jest homoseksualistą, a ponieważ ostatnio robi się bardzo głośno o tym, że taki polityk, pan Robert Biedroń, jest przedstawicielem politycznym osób nieheteronormatywnych, a więc również gejów, postanowiłem spytać u źródła, u szanowanego przeze mnie homoseksualisty: Majku, jak się czujesz z tym, że Robert Biedroń jest twoim przedstawicielem i będzie twoim przedstawicielem w Europarlamencie? Mówiłeś mi, że mam nie używać słów na K, C i S. Dobrze, to postaram się skrócić. Ja się nie czuję w ogóle, dlatego że ja nie uważam Roberta Biedronia za przedstawiciela mnie. Ja nie uważam Roberta Biedronia za przedstawiciela grupy homoseksualistów w ogóle. Ja uważam, że Robert Biedroń zrobił sobie ze swojego homoseksualizmu laurkę, na której wjeżdża do poszczególnych zarządów miast, tudzież parlamentów. Aczkolwiek to nie jest osoba, którą można by nazwać, że jest przedstawicielem lub reprezentantem środowiska homoseksualistów. Ponieważ jak to? Nic w sprawach homoseksualnych nie robi, prawda? Jak to nic nie robi? On mówi, że robi. O czym kłamie? Zdejmuje... A znasz polityka, który mówi prawdę? No nie. Takie pytanie retoryczne. Wiesz, to, że pozdejmował ostentacyjnie portrety Jana Pawła II ze ścian Urzędu Miasta w Słupsku, to nie jest przejaw bycia aktywistą ruchu LGBT, tylko przejaw jakichś jego prywatnych wycieczek i prywatnych przekonań, które postanowił realizować w przestrzeni publicznej. Czy są słuszne, czy nie, to jest zupełnie inna para kaloszy. Ja też osobiście uważam, że w państwie świeckim, takim jak Polska, symbolika religijna, jakakolwiek by nie była, czy to chrześcijańska, czy muzułmańska, czy hinduska, nie powinna mieć miejsca w przestrzeni publicznej. Aczkolwiek mówię, no ten człowiek istnieje z tych powodów, a ja nie przypominam sobie żadnej akcji autorstwa Roberta Biedronia, która byłaby skoncentrowana na jakiejkolwiek poprawie czy jakiejkolwiek aktywności, która by skutkowała pozytywnie dla grupy LGBT, czyli dla homoseksualistów w ogóle, nie tylko męskich, żeńskich też. Słuchaj, Majku, ty wiesz, że ja cię lubię, no nagrywaliśmy razem dużo, ale pan Robert Biedroń mówi, że robi bardzo dużo dla waszego środowiska, na przykład czynnie To ja bym chciał przynajmniej jeden przykład. No to na przykład organizacja, czy promocja, czy uczestnictwo w marszach równości. Dzięki tym marszom czujecie się bardziej równi. Nie. Jak to, to nie? Jest właśnie ta, to jest właśnie ten dysonans, który jest. Ponieważ tak jak całe polskie społeczeństwo jest w tej chwili spolaryzowane, prawda? Bo jest. I jest taki generalny podział na dwa obozy. Znaczy, no niby tych obozów jest więcej, ale taki generalny, linia środka przebiega przez środek parlamentu, jest albo lewo, albo prawo. To się tak jakoś dziwnie porobiło. Tak samo jest w środowisku, w społeczności homoseksualistów. Ja należę do tej grupy, która wcale nie jest taka znowu mała, bym nawet powiedział, że chyba stanowi większość, aczkolwiek jest zdominowana przez tą lewacką mniejszość LGBT. Jak to mniejszość was zdominowała? Z ich krzyczeniem, mówię o tej części homoseksualnej społeczności, która krzyczy ciągle o homofobii, która właśnie uprawia te marsze równości, które z równością mają tyle wspólnego, co mój pies z kotem. I ja osobiście, moje osobiste przekonania, nie jest ono tylko moje, ale mogę mówić tylko i wyłącznie za siebie i za to ponoszę odpowiedzialność. Marsze równości służą tylko i wyłącznie polaryzacji, a nie równości jakiejkolwiek. Ponieważ dzięki takim marszom i tym, co się na nich odbywa, ta część społeczeństwa polskiego, heteroseksualna większość, wcale nie ma o nas lepszego obrazu i wcale nie widzi nas tak samo, inaczej lub równo. Oni nas widzą w sposób bardzo moim zdaniem karykaturalnie przerysowany. I marsze równości nie mają nic wspólnego z naszą równością. Jeżeli już
tutaj mógłbym zabrać głos na temat Marszy Równości. Proszę bardzo. Moim zdaniem te Marsze Równości nie służą niczemu innemu jak pokazywaniu dominacji. To jest takie obsikiwanie terenu wroga. To jest takie pokazywanie teraz kurwa my. Ale to nie, to jak gdyby nie przysparza sympatii i nie przysparza przyjaźni środowiskom LGBT. Wręcz przeciwnie. No a pan Biedroń mówi i zresztą inni działacze też mówią, że dzięki temu, że są te Marsze Równości, to się dzieci uczy tolerancji i że heteronormatywni uczą się tolerancji i wręcz akceptacji i że to jest takie dobre... Heteronormatywni, Boże, kto wymyślił takie określenie? Biedroń, to znaczy ja słyszałem od Biedronia, nie wiem czy on wymyślił, czy komuś zabrał, ale on to wymyślił. Ja tych słów nie wymyślam, ja znam takie fajne słowa jak ulga podatkowa, zwrot podatku. Panie, ja się wychowałem w czasach, gdy wiesz, ja taki tradycjonalista jestem, babę se znalazłem, wiesz, rodzinę założyłem, muszę umrzeć. Ja jestem takim bardzo złym prorokiem. Ja wczoraj miałem taką rozmowę z moją przyjaciółką, która mieszka w Holandii. Znamy się 30 lat, bo razem chodziliśmy do szkoły. I od tamtego czasu się przyjaźnimy. Która jest też bardzo sceptycznie nastawiona do tego, co się dzieje w Europie ostatnio zwłaszcza. I ja powiedziałem coś takiego, że ja mniej więcej 6-7 lat temu wygłosiłem, niekoniecznie trzeźwo, aczkolwiek bardzo prawdziwie, takie tezis brzmiące, że jeszcze za naszego życia będziemy świadkami tego, jak mniejszość, podkreślam słowo, mniejszość w tym wypadku, biała, heteroseksualna i chrześcijańska mniejszość będzie prześladowana na tym kontynencie. Dożyliśmy tego szybciej, niż mi się wydawało. I to, co ty powiedziałeś, to było prześmiewne, ale zwróć uwagę, że to nie jest zabawne. Nie, jak to prześmiewne? Ja mówię, co mówi pan Biedroń. Żarty się skończyły. Pan Biedroń mówi wiele rzeczy. Nawet mój pies sobie ziewnął w tym momencie, jak słyszy hasło pan Biedroń. Żarty się skończyły i niebezpieczeństwo tego wszystkiego polega na tym, że ja w tej chwili należę do grupy, która teoretycznie, w praktyce też, ale teoretycznie jest mniejszością. Mhm. Czym ta mniejszość zdominowała cały kontynent. Jesteśmy dokładnie 2 tygodnie przed, niecałe 2 tygodnie przed, największą paradą równości w Wielkiej Brytanii, która odbywa się w Birmingham, w którym mieszkam. Mieszkam w tym mieście już 10 lat. Co roku ta parada gejów i lesbijek jest coraz większa. Miasto się tym szczyci, ma z tego niesamowite przychody, ponieważ to są po prostu miliony funtów przywożone przez setki tysięcy turystów rocznie na ten jeden weekend. Paranoja doszła do tego stopnia, że wszystkie przystanki autobusowe w Birmingham są pomalowane na tęczowo. Pociągi ekspresowe Virgin Trains, to są te brytyjskie pendolino, które łączą na przykład Londyn z Birmingham czy Londyn z Manchesterem, lokomotywy są pomalowane na tęczowo z napisem Are You Pride? Ja jako gej, patrząc na to, zastanawiam się, czy czasem nie nastąpił przeskok w równoległych rzeczywistościach. Wiesz, o czym mówię? No wiem. Wiem. Znaczy, wiem, co to są równoległe rzeczywistości, znam teorię, ale to na inną serię. Spiskowe ale teorie. Ale chodzi mi o to, że ja się czasem budzę i zastanawiam, czy ja ciągle żyję w tym samym Matrixie. Ja nie czuję się komfortowo, ja nie czuję się bezpiecznie i nie czuję się dobrze z przymuszaniem większości do kolorów mniejszości. Ja w tej chwili wykonuję taką kontraktową pracę podwykonawczą dla największego na świecie Primarka, który znajduje się w Birmingham. Co to jest Primark? Primark to jest sieć sklepów z tamtą odzieżą. Okay. Nazywany złośliwie Primani. Mhm. Nie będę reklamował. To jest 6-piętrowy sklep z odzieżą i z różnymi gadżetami. Pierwsze piętro, czyli wejściowe, to jest całe piętro poświęcone tylko i wyłącznie Gay Pride. Tam są wszystkie możliwe rzeczy z tęczą. Koszulki, sweterki, skarpetki, majtki, kondony, plecaczki. Wszystko, co jest tęczowe i gejowskie, się znajduje na tym piętrze. I niedługo pewnie będzie napis. Matka Boska autorstwa pewnej Polki. Znaczy podobno pewnie Polki. Tak. Pewnie też tak będzie. I dlatego powiedziałem, że ja się z tym nie czuję ani komfortowo, ani dobrze, ani bezpiecznie. Już wyjaśniam.
Komfortowo dlatego, że jako gej zdeklarowany i ja nie robię z tego Wielkiej Brytanii tajemnicy, bo nie muszę się tutaj ukrywać w żaden sposób. Pytanie jest, dlaczego geje w innych krajach muszą się ukrywać i zaraz dam na to odpowiedź. Ja się nie czuję komfortowo dlatego, że ja widzę wzrok na przykład moich znajomych, przyjaciół, którzy są heteroseksualni, który jest wzrokiem pretensji. Dlaczego wy to robicie? Wy do mnie. Gdzie ja nie mam z tym nic wspólnego, ale jestem w tej społeczności. Ja bym te wszystkie tęcze pościągał. Dlaczego wy to robicie? Bo heteroseksualiści pozwolili. Widzisz, to jest ten przerost rzeczy, która się dzieje w Europie teraz, nie tylko związana z seksualnością, ale również z wolnością religijną i z dominacją etniczną. Całe lewactwo europejskie białe krzyczy na temat tego, że należy znieść białą supremację, jak oni to ładnie nazywają, dominację białego człowieka, dominację chrześcijaństwa, zapominając o tym, że dzięki temu, że Europa była chrześcijańska, stała się z czasem demokratyczna, jest biała z jej wartościami kulturowymi i historycznymi, dzięki temu był możliwy multikulturalizm, który się odbywa w tej chwili. No tak. Bo jakoś tego problemu nie mają Chiny, Indonezja, nawet Australia nie ma tego problemu. Ma ten problem Europa. Rozumiem. To dlaczego gdzie indziej homoseksualiści muszą się ukrywać, twoim zdaniem? Bo moim zdaniem w Polsce na przykład nie muszą się ukrywać. Ale polscy homoseksualiści twierdzą, że muszą i polscy homoseksualiści twierdzą, że jest kaczyzm, dyktatura prawie jak za komuny. A tym ludziom to są zwłaszcza bardzo młodzi ludzie, 18, 19, 20-latkowie, którzy nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią. Ja bym im przypomniał, ja jako 43-latek, ja nie pamiętam bezpośrednio, bo wtedy też byłem jeszcze gówniarzem, ale znam z przekazów moich nieco starszych kolegów o takich akcjach, jak na przykład akcja Hyacynt, organizowane przez milicję obywatelską w latach 80., która polegała na wyłapywaniu homoseksualistów i aresztowaniu ich. To było prześladowanie i to była homofobia. Pierdolenie o tym, że taka homofobia ma miejsce dzisiaj w Polsce, z pierdoleniem po prostu, czyli mówieniem, pieprzeniem głupoty, czyli wygłaszaniem test przez młodocianych ludzi, fanów i followersów pana Biedronia, którzy nie znają historii, nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią, a żyją w jakiejś bajce, którą sobie wymyślili, że są prześladowaną mniejszością. Mógłbyś wziąć tak bardziej telefon, żeby cię było więcej widać, bo śliczny masz sufit, ale sam rozumiesz. Ty jesteś ładniejszy. No dobra, ale to jeszcze raz, bo sam stwierdziłeś, że homoseksualiści w Polsce nie są prześladowani i nie muszą się ukrywać, tylko oni tak twierdzą, bo mają urojenia. No bo moim zdaniem nie są, bo jeżeli mamy mówić o prześladowaniach, to mówmy o prześladowaniach homoseksualistów w Pakistanie, Afganistanie lub Arabii Saudyjskiej, gdzie za samo podejrzenie o homoseksualizm grozi kara ukamienowania lub spalenia żywcem. Jeszcze może być ukrzyżowanie. I ta kara jest wykonywana. To jest kara śmierci. To jest prześladowanie. Wiem i to jest straszne. Ja to potępiam gigantycznie. Że ktoś komuś, bo nie wiem, nie znam szczegółów, ale ktoś mi ostatnio mówił tak, bo mojej znajomej, która jest lesbijką i żyje z drugą kobietą, ktoś gównem drzwi wysmarował. Kurwa, to jest wybryk chuligański. To mógł wysmarować równie dobrze drzwi kogoś innego. Może się pomylił, a chciał się zemścić na sąsiadce, która mu dupy nie dała. Dokładnie, a Bóg wysmarować, bo na przykład jej pies sra na trawnik i ona potem nie sprząta. I chciał się tak zemścić za to, że jest chamką, która nie sprząta po psie. Ale nie możemy mówić o prześladowaniu gejów w Polsce. Na litość boską, błagam. No dobra, to skoro ja już wiemy, że to jest lipa. To jest jedno wielkie szaleństwo, które doprowadzi do tego, bo doprowadzi prędzej czy później, że ta masa krytyczna frustracji heteroseksualnej społeczności się przeleje. I to się bardzo boleśnie odbije na całej tej szalejącej w tej chwili mniejszości. Wtedy dopiero będziemy mówili o prześladowaniu. Chcesz powiedzieć, że ta większość to jest tak niczym sprężyna, jest ściskana tak. I w końcu tak, wystrzeli? Bo jeżeli jesteś, słuchaj, bez oceniania absolutnie niczyich poglądów, ale jeżeli jesteś w tej grupie społeczeństwa, która jest większością w Polsce, która mniej lub bardziej w sposób chrześcijański, katolicki chce wychowywać swoje dzieci, a zaczyna być przymuszana i karana za to, że nie chce tych dzieci uczyć tak zwanej tolerancji, bo nie chce ich wypuszczać na pokazy filmów gejowskich albo do meczetu na modły,
jako wycieczek tolerancyjnych, to tu zaczyna iść coś nie w tą stronę. I w pewnym momencie jako rodzic powiesz dość. I takich rodziców jak ty są miliony. I to się nie skończy dobrze. No a to nie jest tak, że ta większość jest tak zaszczuta, tak zastraszona, że się będzie bało odezwać, a kolejne pokolenie już będzie coraz bardziej... Do pewnego momentu, ja mówię, jest pewna masa krytyczna, która jak się przeleje, to wszystko pęka. Ja tutaj odniosę, ja wiem, że część z widzów może odnieść to za przerysowanie, obrać to za przerysowanie, aczkolwiek uważam, że nie ma przerysowania. Holokaust Żydów w czasie II wojny światowej był efektem, znalazł się człowiek, który frustrację społeczną swoich obywateli, mówię o Hitlerze i Rzeszy Niemieckiej, której został kanclerzem, wykorzystał ich frustrację do tego, żeby uzyskać władzę. No i to było okropne, to nie wolno, przecież Holokaust był strasznym złem i Hitler był zbrodniarzem. Oczywiście, że był zbrodniarzem i absolutnie nie mówię, że Holokaust był czymś dobrym. Mówię tylko, że Holokaust był efektem nienawiści społecznej, która właśnie była tą sprężyną, która się rozprężyła. No ale czy ty uważasz, że teraz się zrobi, że na tle tolerancji i akceptacji zrobi się nienawiść do homoseksualistów? Już jest. Ona właśnie to jest najciekawsze. Ale gdzie? Ja przecież rozmawiamy. Ja mówię, że cię lubię, próbuję ci kadał. Gdzie cię nienawidzę? Dobrze, że te wszystkie akcje, które się odbywają od w tej chwili już chyba 10 czy 15 lat, one przysparzają LGBT więcej wrogów niż przyjaciół. To się nie skończy dobrze. My sobie rozmawiamy, Krzysiu, bo ty jesteś taką osobą, jaką jesteś. Aczkolwiek, gdybym ja zaczął być przymuszać ciebie, mówiąc, teoretycznie zakładam, że masz syna, który ma 7 lat i idzie do podstawówki, a ja ci mówię, słuchaj, będę twojego syna uczył zachowań homoseksualnych, wiesz, w ramach tolerancji. Jak byś zareagował? Właśnie. I nasza przyjaźń by się skończyła bardzo szybko. No, to znaczy, zależy jak ty byś zareagował, bo jakbyś uznał, że spoko, przepraszam, wygłupiłem się, to by trwała dalej. Ale jakbyś mi kazał mojego hipotetycznego 7-letniego syna, nie wiem, oglądać mu jakieś filmiki, gdzie wszystko jedno, jakie osoby co robią, bo 7-latkowie nie powinni w ogóle się bawić w sprawy seksualne. I to jest wszystko jedno, czy to jest pornografia heteroseksualna, homoseksualna, czy nie wiem, pani, czy pan się sam zabawia. To jest po prostu chore. Zobacz ten fenomen absurdu. Mamy restrykcje wiekowe na wejście na przykład do kina na film, który zawiera sceny pornograficzne od 18 lat. Alkohol 18, 16, nie wiem jak jest w Polsce, różne kraje różnie mają, ale mamy restrykcje wiekowe na gry komputerowe, mamy restrykcje wiekowe na filmy, DVD i tak dalej, i tak dalej. No tak, żeby Wieśka pograć, musisz mieć 18 lat. A nie mamy restrykcji wiekowych na to, że przychodzi pan albo pani na lekcje do 7-8-latków w szkole i pokazuje im zachowanie seksualne. Na to nie ma restrykcji wiekowych. No tak, mówisz o te drag queen happy, a nie, drag queen story hour, które są na zachodzie. O tym mówisz? No między innymi, wytłumacz mi to, bo ja tego nie rozumiem. Słuchajcie, pierwszy test Hyperloop. Ja też tego nie rozumiem. No właśnie, ale tutaj wchodzimy w drugą kwestię. Te środowiska, pan Biedroń mówi, że to wcale nie jest seksualizacja i że to jest tylko wiedza i że jak się dzieci nauczy w wieku kilku lat o tym, jak to robić, to one nie będą robić. Za to chroni przed pedofilią, bo jak przyjdzie człowiek, który będzie chciał z nimi to robić, co już wiedzą jak robić, ale nie będą tego robić, bo poczekają do 16 roku życia, według PiSu, bo jak nie to pierdel, no to wtedy one pójdą do rodziców i powiedzą, ten zły pan mi robi to, co wy mi pokazywaliście na filmach, że można sobie robić i to jest przyjemne, ale my tego nie będziemy robić, bo jeszcze nie możemy, jesteśmy za malutcy. No to oni tak mówią. Kłamią? Krzysiu, ja mam w tej chwili rozpierdol w mózgu po tym, co powiedziałeś, po prostu... Nie, ale tego starałem się to jak najbardziej, wiesz, tak składnie tego się nie da tego się nie da słuchać na trzeźwo. Jeżeli... Przepraszam wszystkich widzów, którzy, jeśli nie jesteście... Nie chodzi o to, jeżeli... Ale popatrz na ten poziom absurdu, w jakich czasach my żyjemy. Legitymizacja takich zachowań, tłumaczenie tego, że uczą tolerancji lub zapobiegają pedofilii. Kurwa, po pierwsze, dzieci nie trzeba uczyć tolerancji.
dzieci są od urodzenia tolerancyjne, to wychowanie, zwłaszcza szkolne, robi z nich osoby nietolerancyjne. Dzieci nie trzeba uczyć tolerancji. Dzieci instynktownie wyczuwają osoby dobre czy złe i dla nich nie ma znaczenia tej osoby kolor skóry, orientacja seksualna, czy nawet niepełnosprawność mniejsza lub większa. Dzieci po prostu wiedzą. Mają ten zmysł, którego już dorośli nie mają. Potwierdzam, że hipotetycznie znam dziecko, które jest idealnym wykrywaczem złych ludzi. No i uczenie dzieci tolerancji jest jakąś kompletną brednią. Tak, wystarczy po prostu nie wkładać do głowy jakichś głupot i innych takich rzeczy. Czego chcemy nauczyć takie małe dzieci, puszczając im filmy pornograficzne? No nie wiem, ja im nie puszczam. Ja nie wiem, bo wiesz, ale ja ci mogę powiedzieć tylko, co oni robią. W tym momencie jestem adwokatem diabła. Ja ci powiedziałem, wiem, że jak to brzmi, ale jak im się puści filmik, to one potem będą wiedzieć, że tak można, ale nie będą tego robić. A nie uważasz, bo ja uważam, bo widziałem reakcję niektórych dzieci przez przypadek, może niektórych nie. Widziałem reakcję jednego dziecka, które przez przypadek włączyło DVD, gdzie rodzic zostawił płytę z filmem porno. I widziałem jego reakcję. No to dla typowego dzieciaka to jest obrzydliwe. Więcej ja ci powiem. Niektóre... To obrzydliwe, to dziecko się mało nie pożygało. Wiesz, ja nie wiem, co tam tata miał w tym DVD, czy tam magnetowidzie, ale ja ci... Zwykłe pieprzenie się, ale dziecko zareagowało tak, że o mało nie zwymiotowało. No dobrze, tam przynajmniej nie było tatusia i mamusi, że to nie było jakieś home video. No to może zryć baniak już na całe życie. Teraz ja się po prostu zastanawiam. Ja może jestem z takiego chorego, nienormalnego pokolenia, gdzie ja swój pierwszy film pornograficzny widziałem na kasecie wideo u kuzyna w domu, jak miałem 15 lat. I to była wielka tajemnica, rodziców nie było. I zobaczyliśmy tylko 10 minut, bo żeby nie za długo. Ja się nie przyznam. Natomiast nie, no masz rację, no. Powiem ci tak, jak czasem sobie buszuję po darknecie tak zwanym, to tam niektórzy złośliwi ludzie wrzucają takie obrzydliwe, wiesz, między fragmenty, na przykład z tym, co mnie interesuje, jakimś tekstem, nie? Na przykład tekst do budowy jakiegoś urządzenia, potrafią wrzucić tak niby dla zgrywu jakieś zdjęcie pornograficzne, to jako, przepraszam, ja cię nie chcę obrazić, zdrowy, heteroseksualny facet, nie mający żadnego pociągu do dzieci, to można się zżygać po prostu. No bo można. To skoro ja dorosły tak reaguję na takie rzeczy, to podejrzewam, że dziecko rzeczywiście na lżejsze rzeczy może zareagować podobnie, nie? Dobrze, zróbmy podsumowanie, bo jak chcę iść spać. Dobra, ale druga rzecz. No, czy, ale... Okej, okay, no to ja rozumiem. Pan Biedron ci nie służy, pan Biedron ci szkodzi i takim ludziom jak ty, według ciebie on tylko nienawiść wzbudza do waszego środowiska. A... Zbyt to generalizujesz. Chodzi mi bardziej o to, że to nie jest człowiek, którego ja bym nazywał kandydatem, reprezentantem homoseksualistów. Jeżeli on sam siebie tak nazywa, to kłamie, a jeżeli ktoś go tak nazywa, to widocznie jest ślepy. I ten człowiek po prostu robi karierę polityczną, wykorzystując pewne rzeczy jako swoje, przepraszam, przymioty. Podobnie jak prezydent był już zresztą Obama, wykorzystał swoją czarnoskórość do tego, żeby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, a wcale nie działał w intencji ludzi czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, wręcz odwrotnie. Więc tu mamy podobne, to właśnie mamy analogię. Okej, okay. Ale a tak prywatnie, jak na przykład widzisz takie ekscesy typu, że tam zdaniem prokuratora, który skierował akt oskarżenia do sądu, tam pan Biedroń na przykład no, znęcał się psychicznie i fizycznie nad członkami rodziny, w tym matką i bratem. Znaczy matką i bratem chyba wyłącznie. A potem Czytałem o tym i ja nie zabiorę na ten temat zdania, ponieważ po pierwsze ani nie jestem prokuratorem, ani nie jestem adwokatem, ani nie znam przeszłości Biedronia, nie znam Roberta Biedronia prywatnie, nie znam go od czasów dzieciństwa. Ja miałem taki epizod w życiu, że mieszkałem w Krośnie, z którego przez jakiś krótki czas, tam akurat firma, w której pracowałem, odbudowała nowy oddział, który ja byłem takim kierownikiem budującym ten oddział, mieszkałem przez pół roku w Krośnie. Słyszałem wielokrotnie od ludzi z Krosna na temat Biedronia, bo on stamtąd pochodzi.
Ktoś mi nawet pokazywał, przejeżdżając samochodem, gdzie jest dom jego rodziców, ale ja nie mogę zabrać na ten temat zdania, bo ja nie wiem. Słuchaj, pamiętajmy o tym, że też jest robota polityczna. Wiem, że w tej chwili brzmię może troszeczkę hipokrytycznie, broniąc w tej chwili trochę Biedronia. Nie, jako człowiek obiektywny. Ale człowiek obiektywny, mówię tak, ja nie wiem, jaka była przeszłość. Jeżeli on bił swoją matkę i swojego brata, dlaczego to wynika dopiero teraz po 40 latach jego życia? No to też jest ciekawe. To jest troszkę podobne do sukienki Moniki Lewińskiej, na której znajdowała się sperma Billa Clintona, którym to Monika Lewińska trzymała 8 lat w szafie niepraną, żeby ta sperma się tam zachowała. Wiesz, o co chodzi? Pamiętasz aferę? No tak, rzeczywiście można było mu to wyciągnąć wcześniej, a nie jak zaczął Platformie Obywatelskiej głosy zabierać. Ja uważam, że to jest jakaś bzdura i to jest materiał robi szybkie grubymi nićmi. Bo gdyby to miało miejsce, to już dawno, dawno temu. Robert Biedroń był całe życie na tyle wystarczająco nielubiany przez określone środowiska, że gdyby ktoś chciał to coś znaleźć, to już by to dawno znalazł. Okay. Takie coś by się nie utrzymało w tajemnicy tyle lat. Ja mam trochę inne zdanie na ten temat, ale bo wiem, jak długo niektórzy ludzie potrafią trzymać tak zwane haki, ale okej, okay, to rozumiem. Ale ten hak dawno temu przydał. Dobra, panie, bardziej do telefonu, bo cię strasznie z boku widać. Bo Biedroń dawno temu już był do sprzątnięcia ze sceny politycznej. Więc to już dawno by zostało wykorzystane, gdyby to było. Moim zdaniem, to jest moje zdanie. Mhm, okej, okay, całkiem ciekawe. A jaki powinien być reprezentant waszego środowiska? Powinien być skupiony na dialogu. Powinien być skupiony na dialogu i skupiony na pokazywaniu nieodmienności, bo te wszystkie na przykład marsze, te gay pride, te marsze równości, one są skupione na pokazywaniu naszej odmienności. A ja na przykład jako homoseksualista w moim środowisku heteroseksualnym, w którym jestem bardzo, jak to się mówi ładnie, sfokusowany, jestem bardzo skoncentrowany na pokazywaniu tego, jak bardzo taki sam jestem jak inni. Mhm. Na tym powinien być skupiony kandydat naszej społeczności. Skupiony powinien być na pokazywaniu tego, że jesteśmy tacy sami jak inni. Rozumiem. A ten jeden pierwiastek, który nas różni, a mianowicie nasza orientacja, czyli zamiłowanie, nawet nie tyle seksualne, co emocjonalne, do przedstawiciela tej samej płci, jest tylko pierwiastek. To jest ten drobiazg, który nas różnicuje, jak być może kolor oczu różnicuje niektórych ludzi. Okej. Okay. A ile procent jest homoseksualistów w społeczeństwie? Bo jak słucham tych działaczy LGBT, to mam wrażenie, że to rośnie. Znaczy ten procent rośnie. Kiedyś się mówiło o 1%, potem o 5%. Ostatnio usłyszałem, że 20. Niedługo usłyszę, że będzie 50. Naukowo od bardzo wielu lat, od ponad 50, średnia wynosi między 2 do 5% społeczeństwa. W zależności od społeczeństwa. A to się nie zmienia. Do dzisiaj nie ma tak naprawdę udokumentowanych, udowodnionych naukowo powodów homoseksualizmu. Ja jestem najbardziej skłonny do teorii, że jest to kombinacja genetyki i wpływu środowiskowego. Ponieważ takim na przykład dużym ponad 70% wspólnym mianownikiem homoseksualistów męskich jest to, że mają dominującą matkę i nieobecnego ojca lub ojca alkoholika. No ciekawe. I to jest jak gdyby ten czynnik najbardziej wspólny dla mężczyzn homoseksualnych. Z kobietami jest trochę inne badania, ale mówię, nie ma badań mówiących, bo są szkoły psychologiczne mówiące, że jest to typowo genetycznie uwarunkowane. Są szkoły mówiące, że jest to typowo wychowawczo i socjalnie, czyli środowiskowo. Mhm. Jest ta trzecia, którą ja osobiście uważam, że jest to kombinacja tych dwóch rzeczy. Każdy z nas ma umysł jak gdyby ukierunkowany biseksualnie, w kategoriach pożądania seksualnego na pewno, ale tu jest kwestia bardziej emocji, bo przespać się z drugim facetem, jednego faceta, nawet heteroseksualnego, to jest czysto techniczna sprawa. Seks. Ale nie zgadzam się, nie, obrzydlistwa. Poczekaj. Ale mówimy, i to jest do wykonania, gdybyś się zmusił. Natomiast nie zmusisz się do pokochania, emocjonalnie pokochania drugiego mężczyzny. Tego się nie da zmusić. To jest albo tego nie ma.
Fizycznie jakby ci ktoś dał grubą bańkę, to byś się przespał z drugim facetem. Nie. Dobra, może ty nie, ale 90% facetów tak. Mówię o tym, że seksualność jest do wykonania, do przeskoczenia. Emocjonalność nie. Nie, no ja rozumiem, o co tobie chodzi. No. Dobra, to co? To zachowam się jak słynna prezenterka Polsatu. Czas nam się skończył, nie? Ja tak... Czas nam się skończył. A nie, tak zupełnie na serio. Bo mówiłeś, że już spać ci się chce dla widzów. Nagrywamy to o 3:41, 42 już w zasadzie. No. To co, Mike? Także tyle miałem do powiedzenia. Jedynie gwoli podsumowania powiem, że niech sobie Robert Biedroń robi karierę. Tylko nikt nie nazywa swojej kariery, że on robi coś dla środowisk homoseksualnych. Bo podobnie jak pan Trzaskowski w Warszawie, to co on wyprawia, to jest coś, co tak tylko i wyłącznie szkodzi środowisku homoseksualnemu i jego wizerunkowi. To nie jest nic robione na pomoc. Słuchaj, nigdy na siłę ludzi nie zmusisz do tolerancji. Nie da się. Ale tutaj to chyba nie tyle do tolerancji, co do akceptacji, afirmacji odmienności. Tolerancja, akceptacja to są chyba synonimy, prawda? No nie. Moim zdaniem tak. No nie, to ja cię wytłumaczę. Tolerancja jest wtedy, gdy ty coś robisz, ja tego nie akceptuję, nie podoba mi się to, wolałbym, żebyś tego nie robił, natomiast toleruję to, że to robisz, mimo tego, że mi to przeszkadza. Natomiast akceptacja, no to jest pełna akceptacja. Podoba mi się, że ty to robisz, akceptuję to, co ty robisz. Natomiast tolerancja polega na tym, że ja tego nie akceptuję, ale zgadzam się, żebyś to robił z różnych innych przyczyn. No, na przykład... Zgadzam się z tobą, masz rację w tym kontekście, tak. W takim razie to, co się dzieje w tej chwili, zwłaszcza w Polsce, to jest zmuszanie do tolerancji, a nie budowanie akceptacji. Idąc tą teorią, którą ty powiedziałeś. A ja jestem zwolennikiem tego, ja chcę być akceptowany przez innych, nie tolerowany. Ja nie jestem złem koniecznym. Nie, ty jesteś bardzo fajnym, sympatycznym facetem. I takich jak ja, facetów i kobiet homoseksualnych jest mnóstwo. Tylko właśnie takie osoby i takie jednostki jak Biedroń czy Trzaskowski powodują, że ta heteroseksualna większość nie jest do nas przychylnie nastawiona. I wcale im się nie dziwię. I nie mam do nich żadnych pretensji. Rozumiem. To taki apel, jeśli was denerwuje na przykład krzykliwy jakiś polityk twierdzący, że jest reprezentantem środowiska LGBT, to proszę pamiętajcie, że zdenerwował was on personalnie, a nie jaką ma orientację seksualną, bo większość ludzi o odmiennej orientacji może tak samo go być może od tych ludzi tak samo denerwować jak was. Tyle. Tyle. Pozdrawiamy. Link do kanału Majka w pierwszej linii opisu. Cześć. Pa, pa, pa. Pa, pa.